Paula Klimek in the Cage.pl. Jesteśmy dzisiaj w gościnie w klubie Berserker Steam Szczeciński i zgodził się ze mną rozmawiać Maciek Jewtuszko i Rokes. Cześć Maciek. Siema, witam wszystkich. Aha, Maciek zapomniał generalnie o tym, że jesteśmy ustawieni, także będziesz musiał tutaj punktować ładnymi odpowiedziami, długimi i takimi, wiesz, wysublimowanymi. No, postaram się, jak tylko mogę. Okej, więc pytanie w samym wstępie, no długa przerwa, długo cię nie było, gdzieś tam nie występowałeś w oktagonie przez prawie 2 lata. Skąd się to wzięło, że nie mogliśmy cię gdzieś tam podziwiać w klatce? Nie chciało mi się, ja tak poważnie, no to taki splot wydarzeń niefortunnych. Tu wyrostek, jak już miałem mieć walkę, zapalenie, to wiesz, to tak naprawdę jak wyrostek ktoś tam wycina, to później masz pół roku przerwy, bo nie możesz tam za mocnych obciążeń robić, bo może ci przypuklina wyjść. Później postanowiłem zoperować nogę od razu po tym fakcie. Zoperowałem nogę, zrobiłem sobie to, co tam musiałem zrobić, bo tam zabieg, że tak powiem, wisiał cały czas nade mną. No i tak to wyszło, że to prawie 2 lata, nie? No, nie oszukujmy się, no to 2 operacje, to tak 1,5 roku. No i teraz, tak jak jest kontrakt, mam z KSW, chcę się bić tylko w KSW. Z tą federacją mam podpisany kontrakt na wyłączność, więc gal za dużo też nie ma, więc no, czekałem na swoją kolej, jest teraz moja kolej. No i co, za 3 tygodnie niecałe jestem. I bardzo się z tego cieszymy. I zobacz, jaki niefortunny rozstrzał troszeczkę w twoją stronę, bo nie dość, że ten wyrostek, gdzieś tam problemy, operacje, noga, to jeszcze jakiś czas temu, parę miesięcy temu miałeś gdzieś tam przy swojej służbie strażackiej epizod taki, nie wiem, czy to nazwać wypadkiem, czy jakimś niefortunnym zbiegiem okoliczności. W ogóle coś tam się stało, bo portale też się kłócą, jakaś podłoga się zawaliła, czy się nie zawaliła. Ostatecznie wyszło tak, że ty tam w tym kołnierzu sobie leżałeś, machałeś do nas na Instagramie swoim z tej noszy i co tam się działo? No tak naprawdę, wiesz, była dziura w podłodze, było takie zadymienie, że nie było nic widać. Wchodziliśmy, poszyszkowaliśmy pomieszczenie, czy ktoś tam jest. Okazało się, że nikogo nie ma i była dziura, której nie zauważyłem, bo pierwszy wchodziłem i zleciałem tak koło 2 metrów, tak, że tak powiem, głową w dół. No i było podejrzenie, że mogłem mieć złamany kręgosłup czy coś w tym stylu. To musieli mnie to zabezpieczyć. Czułem się dobrze, ale nie pozwalali mi się tam ruszać za bardzo lekarze. Mnie wzięli wszystko, że tak powiem, tomografię i rezonansy porobili wszystkiego, co mogli. No wyszły tam jakieś takie duperele, poobijany jestem. Coś tam do tej pory się jeszcze plecy odzywają, że tak powiem, bo to jednak nie jest do końca takie przyjemne, no ale ogólnie jest dobrze. Więc całe szczęście, że tak naprawdę się nic takiego mega groźnego nie stało, ale nie polecam nikomu takich lotów. No my też trzymamy z ciebie kciuki, żeby nigdy więcej coś takiego się nie stało, masz służyć nam dzielnie, fajnie, szanujemy mundurowców, no pewnie, że szanujemy, strażaków oczywiście, no i dobra, chyba się nie zagłębiam więcej w ten temat. Słuchaj, jesteś zestawiony z Dawidem Zawadą i ciekawą rzecz zauważyłam w waszych rekordach, bo ostatnia przegrana walka, zarówno twoja, jak i jego, była z Kamilem Szymuszowskim, z tym, że on jest troszeczkę lepszej sytuacji, jeśli chodzi o wygląd tego rekordu, bo on jest w ogóle teraz chyba w sztosie, bo ma 3 zwycięstwa, tak, pod rząd i wszystkie są skończone przed czasem, to są nokauty techniczne. Interesowałeś się jakoś tym swoim przeciwnikiem? No to ja jestem chyba jeszcze w lepszej sytuacji, bo ja każdą walkę, którą wygrałem, to wygrałem przed czasem, a nie ostatnie 3, więc słuchaj, no jak wchodzę, to na pewno muszę wygrać swoją walkę, jak wygrywam przed czasem, bo jedyną walkę, 2 walki tak naprawdę, to na punkty i to z podobnymi zawodnikami, bo tak samo Przymuszowski i Warburton to moim zdaniem podobne style reprezentowali, takich zawodników, z którymi nie przepadam walczyć, takie wiesz, umęczają przeciwników, przytrzymują dobrze na ziemi, ciężko poddać, ciężko go tam trafić w stójce. Niewygodni zawodnicy dla mnie tacy są właśnie, nie? No a że tak powiem, z Zawadą, wydaje mi się, że to będzie raczej taka walka, w której ktoś upadnie, no i będzie znokautowany prawdopodobnie, prawda? No, ja mam, że tak powiem, na pewno lepszy od niego jeszcze parter, więc mogę do tego parteru zejść, ale nie oszukujmy się, jednak jestem zawodnikiem, który uwielbia się stójce bić, jestem stójkowiczem, no i tam będę szukał rozwiązania tej walki, no i tylko tyle mogę powiedzieć. Skorpion Szczecin, Berserker Steam i Nak Muay, pokażemy, co umiemy. No dobrze, dobrze. Niech tak za tym będzie. A słuchaj,
W sumie to na tej swojej zapowiedzi, która wyszła parę godzin temu tak naprawdę na YouTubie, taka oficjalna zapowiedź waszej walki na KSW, ty jesteś właśnie taki bardzo pewny siebie, mówisz, że wchodzi, że póki co ty panie nienawidzisz, potem może z nim pogadasz. Jest ciekawy motyw, bo mówi, że jeżeli ta walka z Zawadą się skończy zwycięską dla ciebie, to bardzo chciałbyś zawalczyć z przyjacielem, jest Migawka, jest Borys i no odnieś się do tego jakoś. Czas pokaże, na razie jest... Moim wrogiem Dawid Zawada i na tym się skupiam, a co będzie później, to zobaczymy, bo tak naprawdę kontrakt z KSW mi się też kończy i no i wiesz, no to ta walka jest dosyć istotna i ważna dla mnie, jak potoczą się dalsze moje losy i czy to będzie KSW, czy co innego, no chciałbym walczyć w KSW, no ale w życiu różnie bywa, więc wiesz, no nie mówię innym organizacjom, nie, tam jakieś propozycje też padały niedawno z innych jakichś organizacji, no ale jestem jeszcze związany z KSW, więc... No i raczej bym chciał tam zostać, prawda? No ale zobaczymy. No mówię, z Dawidem Zawadą ta walka jest istotna dla mnie, bo są właśnie tutaj klimaciki. O nowy kontrakt będę walczył, lepszy. No i zobaczymy jak się to potoczy. No dobra, a sam fakt, że ta gala będzie gdzieś tam się rozgrywać poza granicami Polski, że to jest Irlandia i tak dalej, wpływa to jakoś na ciebie? Czy to ci robi jakąś różnicę? Czy ty w tej Polsce walczysz, czy niekoniecznie? Jak to wygląda u ciebie? Wiesz co, no tutaj jedyny minus, że tak mogę powiedzieć, że wylatujemy tak jakoś w piątek dopiero. Czy wiesz co, myślałem, że trochę wcześniej wylecimy, żeby mieć ten taką, żeby się zaaklimatyzować za jakiś tydzień. A tak piątek, wydaje mi się, że to może być tylko jedyna taka jakaś lipa, nie? Ale tak naprawdę kiedyś, wiesz, jeździło się i to po 700 kilometrów, żeby gdzieś walkę zrobić w ten sam dzień, prawie waga była i wracało się. No wiadomo, nie jestem młody, ale wydaje mi się, że powinno mi te dwa dni jakoś wystarczyć, chociaż wolałbym no kilka dni mieć, tak z 4, z 5 to by było idealnie, prawda? No jest tam dokładnie z 2, więc no cóż, no takie warunki są i trzeba te warunki, że tak powiem, przegryźć i zrobić swoje. No, trzeba się po prostu zaadaptować gdzieś tam do tego, co macie, nie? No, karta walk już jest prawie pełna. Słuchaj, main event to jest Pudzian i Max Sweeney. Chciałabym cię zapytać o typowanie ewentualne. Jak ty widzisz tę walkę? Kogo obstawiasz? Dlaczego tak właśnie myślisz? W kilku słowach dosłownie. Nie obstawiam takich walk. Nie, no ale tak naprawdę, wiesz co, no... Ciężko mi powiedzieć, w jakiej formie jest ten Max Sweeney. Max Sweeney to jest zawodnik, który już raczej tak lata sobie, żeby zarobić na walkach. Już tam nie chce za bardzo kariery, tylko jest zawodnikiem, który ma niezłe nazwisko. Miał epizody w dobrych organizacjach, był kiedyś w dobrych formach. Pudzianowski na pewno będzie chciał tą walkę, wiesz, szybko, że tak powiem, przywrócić przeciwnika i tam ubić. Tak to widzę, prawda? Wszystko zależy od tego Max Sweeney'ego, jak będzie przygotowany. No wiesz, no... Naprawdę, ciężko do oceny walka, nie? No, z perspektywy mojej. Pudzianowski naprawdę jest kawał chłopa i silnego, jak się tak rozpędzi i wbije się w niego i wywróci Max Sweeney'ego, to Max Sweeney raczej nie wstanie i go tam ubije, prawda? Wszystko zależy właśnie od tego, jak to się potoczy, wiesz. No, ciężko. Ja bym nie stawiał na tą walkę, bo ciężko wytypować moim zdaniem taką walkę, no. Po prostu wszystko się może gdzieś tam zdarzyć, nie? Dokładnie, to nie jest Gamera walkę mogę wytypować, bardziej Michała. Gamera zostawiłam akurat dla Michała Fijałki, widzisz, no. Trzeba było się, gdybyś o mnie nie zapomniał i o naszym wywiadzie, może byśmy to jakoś tam, wiesz, dobili do targu ostatecznie, ale widzisz, twoja wina. Wiadomo, Gamer wygra w stójce. Tak, stawiajcie tam, tam będzie rozbicie pewnie jakieś piękne w stójce. Tam mogę przypucować. Okay. Ja jeszcze zapytam o twoje przygotowania do walki. Czy ty się obawiasz jakiejkolwiek, nazwijmy to rdzy, jako że nie występowałeś tak wyczynowo w tej klatce tyle czasu i że mimo, że gdzieś tam faktycznie pracujesz na to i mówisz, że na treningach się dobrze czujesz i tam na social mediach też widzimy, dzisiaj dodałeś na przykład Instastory z Materą, tak? Rano już siadł jakiś trening. No i ten. I to czy ty się obawiasz jakieś tam rdzy, że kurczę, coś może nie pójść mimo tego, że czujesz się pewnie w tych przygotowaniach? Wiesz co, nie ma takiego, żeby się moim zdaniem jak rdza czy coś w tym stylu, tylko po prostu zależy od dnia dyspozycji i stres tam jakich jest, jak to sobie wkręcasz w głowę. Ja popracowałem trochę z trenerem personalnym, z Mają, którą pozdrawiam, trochę rzeczy mi powyjaśniała w życiu i jak mam podchodzić do walki, jakie rzeczy i tą drogą idę sobie teraz. Naprawdę troszkę inaczej podchodzę do sportu i tego, co robię. No i na razie wydaje mi się, że wiesz, że ma to jakieś efekty i
No rdzy raczej nie będzie, wiesz, to wydaje mi się, nie raczej, jestem pewny, że nie będzie rdzy, po prostu jestem sobą, wchodzę i zrobię coś, czego nie robiłem jeszcze, po prostu chcę porobić, nie? To ja to kocham robić i wchodzę, czaruję, wygrywam, cieszę się, jadę do domu, do dziecka i do kobiety i jedziemy gdzieś sobie odpocząć. No, a ten fakt, że ty jesteś właśnie w takim reżimie treningowym przed walką i jednocześnie jesteś tym strażakiem, czy jakoś kolidują ci te dwa plany, czy masz gdzieś tam mniej obowiązków w tym momencie, a później to będziesz jakoś odrabiał, czy jak to wygląda w twoim życiu takim personalnym, to całe uporządkowanie tych obowiązków? No, w tym przygotowania trochę było gorzej niż w poprzednich, tak ogólnie, bo troszkę chłopaków z pracy podchodziło, czy nie podchodziło, tylko przenosiło się do innych jednostek i kilka wakatów było, więc musiałem więcej trochę też pracować, nie miałem tyle wolnego, ile bym chciał. No ale jak to mówisz, wiesz, trzeba przyjąć to jak jest i robić jak jest. Teraz urlop mi się trochę pozaczynał, przed walką wziąłem urlop, więc przed całą walką będę miał trochę wolnego, żeby tak zrobić wagę spokojnie, żeby się tam nie stresować. Teraz jeszcze trzy służby muszę w październiku zrobić i mam już wolne, więc wydaje mi się, że nie będzie to mi za bardzo kolidowało. Już przynajmniej teraz. W tamtych miesiącach mi to trochę przeszkadzało, no nie ukrywam, bo jednak nie miałem za dużo wolnego. Tyle, ile bym chciał do takich przygotowań, żeby gdzieś pojechać, nawet potrenować. Jak do Ankosu tam ze przyjaźnionego, czy tam do Poznania, do innych chłopaków, wiesz, do Borysa. No ale jakoś to przeżyłem, wiesz, końcówkę przygotowań. Czuję się świetnie, wiesz, troszkę inaczej też zacząłem trenować, bo tak powiem, bardziej profesjonalnie, bardziej indywidualnie, nie na grupy, w ogóle prawie na grupy nie przychodzę, tylko treningi, że tak powiem, prywatnie robię, sparingi też z jedną osobą, nie z kilkoma już, wiesz, tak, że tak powiem, przywiózł mi to ktoś jakieś plany z Kanady, jak trenują GSP i inni zawodnicy, no i tak właśnie to sobie, że tak powiem, w życie wcieliłem po swojemu, no i zobaczymy efekty 22. No, to my na pewno trzymamy kciuki, żeby ten właśnie taki spersonalizowany ten tryb twój treningowy przyniósł wyniki, prawda, w oktagonie, co tam się wydarzy za te niespełna 3 tygodnie. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę, wywiązałeś się z tego, o co cię prosiłam. No i na pewno jeszcze po walce gdzieś tam tutaj odwiedzimy ciebie w klubie, podsumujemy to tak z chłodną głową, jak to wyszło. No a teraz wracaj do domu i odpoczywaj sobie. Wiadomo, pozdrawiam wszystkich fanów firmy Manto. I to wszystko. Na razie.